a moim oczom ujawniła się oto ona, zobaczcie co. Chwila napięcia, zgadujcie co to. Tosia, zobacz, pani chora jest. Idź się połóż, odpocznij, bo jeżeli to jest zdrada, to i tak ci tak szybko nie przejdzie, a każdy by się o to ból. U nas dzisiaj tak z lekka apetycznie, ale też z awarią. Ewelinka nam przychorowała. Powiedz, co się stało? Rwa kruszowa. Rwa? Nie mogę się wyprostować, jak chodzę, to mnie strasznie boli. Się cieszę, że pojedziesz sama na wykopki. No pojadę, wiesz, wolałbym z tobą jechać. No dzisiaj Ewelina za dużo nie straciła, ponieważ warunki pogodowe nie są zbyt najlepsze. I podczas opadu deszczu szuka się tak troszkę, no nieciekawie, nie najlepiej, wszystko się lepi. Niech się moja ukochana kuruje, bo za dwa dni ma już być lepsza pogoda. Taka jestem podekscytowana tymi poszukiwaniami, że nawet dzisiejszy deszcz by mi nie przeszkadzał. Najgorszy jest ten ból pleców. No to trafiła mi się ciekawa pierwsza znajdka. Zobaczcie, co to jest. Łyżka z jakimś grawerem, jest tarcza zwieńczona jakimś pióropuszem czy coś takiego. Później sobie na spokojnie to w domu z Ewelinką obejrzymy. Szkoda, że ta łyżeczka nie jest cała kompletna, tylko jej część. No ale też się trzeba cieszyć z tego. Obstawiajcie, co to może być za moneta. Zobaczcie, jaki ma rancik. Jak to wygląda. Pyk. Wyrzucamy kawałeczek piasku. Świeci się jak złota. A jest to... Zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, zobaczcie. Już wam pokazuję. 10 fenoli. 10 renten feningów. W pięknym, ładnym stanie zachowania. Na szczęście. Mam nadzieję, że Krzysztof nie będzie świnką i jak znajdzie coś fajnego, to zabierze mnie następnym razem w to miejsce. Kuźwa, jak ja się przestraszyłem, normalnie szok, za skroniec. Jest zimno, to jest mało aktywny, zobaczcie. Zobaczcie, jak się wścieka. Nie będę go tutaj stresował, bo my też musimy dbać o naturę. Możemy się tego brzydzić i bać, natomiast trzeba to uszanować, że to jest częścią właśnie tego, co nas otacza. Zobaczcie tu. Mało aktywny. No, no uciekaj sobie, uciekaj, uciekaj. No, idź w bezpieczne miejsce. No idź, idź. Coś ma, coś zjadł sobie. Zobaczcie, jaki ma ogon wypełniony. No, uciekaj sobie w bezpieczne miejsce. Na razie, papa. Do zobaczenia w następnym roku, papa. Jednak dobrze, że dzisiaj nie ma Ewelinki, bo jak ona by tego zaskrońca zobaczyła, to już byśmy mieli po wykopkach. Mam dziś dziwne przeczucie, że jakbym pojechała na poszukiwania, znalazłabym coś bardzo fajnego. A na pewno byłby to miło spędzony czas z Krzyśkiem, zresztą jak zawsze. Zobaczcie, jaka piękna, ładna broszka wyszła z tego dołka. Broszkę przekażę Hani, ona zbiera takie ozdobne pierdołki z ziemi. Na pewno się ucieszy. Mamusiu? Słucham? A czyś to mówił zawsze, że ma pilota tam ma władzę? A ja mam dwie władze. A czemu dwie władze? Bo mam dwa piloty. Masz dwie władze. Mam dwie władze. Jestem zmuszony zmienić miejsce, ponieważ za bardzo nic tutaj nie wychodzi. Drepczę tu ponad godzinkę i ogólnie jest słabo. Ukopałem większej ilości, to oczywiście złom, gdzie na polach jest go zawsze bardzo dużo. Zmieniłem lokalizację, a poszukiwania będę prowadził teraz w takim oto miejscu. W niewielkim zagłębieniu, tutaj kiedyś wychodziło
sporo różnych rzeczy i postanowiłem, że wrócę i też tutaj trochę pokopię. Krzyśka nie ma już tak długo. Mam nadzieję, że wziął ze sobą coś do jedzenia i do picia, bo jeszcze mi padnie gdzieś tam z głodu. Miał być łyk energetyka, natomiast zobaczcie, co mi się stało. Przebiła mi się puszeczka i huk. O pysku, o suchym pysku muszę prowadzić poszukiwania. Nie ma dopalania. A moim oczom ujawniła się oto ona. Zobaczcie co. Chwila napięcia. Zgadujcie co to. To jest druga strona. Odwracam to na pierwszą stronę. Poznajecie? Poznajecie co to jest? Spójrzcie. Piękna odznaka święta pracy. I to w jakim stanie, bo to z piaseczku. Już widzę minę Ewelinki. Już widzę minę Eweliny. Oko jej się zabłyszczy, uśmiechnie się i powie, szkoda, że mnie tam z tobą nie było. 1934 rok. Tak, der Arbeit. Święto pracy. Niemieckie święto pracy. Małe spa dla tej odznaki, żeby pokazać wam wszystkie detale. Bez zapięcia niestety. Trzeba Ewelinkę trochę zestresować i zrobić zdjęcie i jej wysłać. Pyk, pyk. I niech sobie leci. A to świnka jedna celowo to robi, bo dobrze wie, że nie mogę ruszyć na poszukiwania. No ale cóż, następnym razem to i ja znajdę coś ciekawego. Znajdka jak znajdka, pospolite odznaczenie, ale mordka się cieszy. Pyk i 10 groszy wyszło z ziemi. Jest to chyba miedzionikel z 49 roku, natomiast ta druga strona jest samoczytelna. Nie widać napisów. Nie ma nic konkretnego, to i 10 groszy jest dobre. Zobaczcie, jaki stary, kuty zawias wyskoczył z ziemi. Jaka piękna robota, precyzyjna. Kuty gwóźdź zabijany do deski. Kiedyś to był kunszt roboty. A teraz kowalstwo całkowicie zanikło. Mam nadzieję, że Krzysiek jak znajduje złom, to go zabiera ze sobą, ponieważ mamy znowu złomowe wyzwanie. Postanowiliśmy zakupić Hani tablet i oczywiście za sprzedany złom, za te pieniążki, zakupimy jej ten tablet, gdyż ciągle siedzi na moim telefonie, gra i ogląda bajeczki, więc to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Japa mi się niemiłosiernie cieszy, bo znalazłem solida. Mam solidka. Ewelina będzie mi zazdraszczać. Mam solidka. Tak płciutko był, dosłownie może z 5 cm 7 pod powierzchnią ziemi. Tak wygląda. W takim jest stanie. FR, czyli Fryderyk Rex. A z tej strony wygląda to tak. Solid Regni Prus 1700, ale nie widzę dokładnie któryś, chyba 73. 1773. O nie, zmieniłem się w potwora. Uciekł do lasu.
jako pudełka na śniadanie. Także dość tych przyjemności, niech już wraca do domku na obiad. Zaczyna coraz bardziej padać i mocno wiać. Podjąłem decyzję, że wracam do domu, do Ewelinki. Obiad. Co to za obiad? Cukina nadziewana mięskiem mielonym i zapiekana w piekarniku. Tak wygląda ta cukinka, tak wygląda farsz, a tak wygląda zmarnowana Ewelina chora. A po wyprawie na poszukiwania czekała na mnie ta pyszna cukinia z sałatką ziemniaczaną. Pomimo tego, że tak mnie bardzo plecki bolą, przygotowałam sobie wszystko na stole, usiadłam z tyłkiem, no i nie mogłam mojej rodzinki zostawić bez obiadu. Tak wygląda obiadzik od ukochanej. Ser w środku, farsz. Co tam ci nie pasuje? Coś dobre jest. Ogórek, mało solny. Ogórek, nie lubisz ogórka? Lubię, ale tylko świeżego. Nie, ogórki, ogórki też są tutaj zawarte w tej oto potrawie. Ale naprawdę apetycznie to wygląda. I taka sałateczka z ziemniaków. Najlepsza kuchnia Ewelinki. Dziękuję, kochanie. Na zdrówko. To mi smakuje. No to jedz. Kiełbaska? Mhm. A do tej sałatki dodałaś moczek przypiekany? Bardzo dobrze, aż chrupie. I ogóreczka. Ziemniaczki obgotowałam, pokroiłam w kosteczkę. Dałam szczypiorek, koperek. I przypiekłam boczusz. To nie był za. No i zrobiłam taki sos z odrobiną majonezu, jogurtu naturalnego. I łyżką kwaśnej śmietany. Czy mam to wszystko zjeść? Nie. To zjedz tyle, ile dasz radę, żebyś miała siłę na zabawę. I żebyś nie podjadała słodyczy. Przegląd dzisiejszych skarbów z pola, które wyszły podczas poszukiwań. Tutaj zaciekawiam Ewelinkę tym, co znalazłem. Oczywiście doczytujemy informacje w sieci na temat odznaczenia i historii. No i też robimy przegląd tego, co znaleźliśmy, czy czasami nic nie przeoczyłem. A może coś jest tutaj ciekawego. Na przykład ta broszka. Ta broszka to będzie dla Hani. To skarbie pamiętaj, następnym razem musisz zabrać mnie ze sobą. Jesteś tego pewna? Oczywiście. Za skrońce kleszcze. No na polu możemy wybrać takie miejsca, gdzie nie ma tych traw i krzaków. Postaramy się. Mama się złamała w pół, powiedzmy tak. I musimy jej, musimy ją pokleić i ją, ją skleić, tak. Żeby była cała, tak? Czyli robimy najpierw masaż. Najpierw sklejamy. Plecki. Hania prowadzi spa. Jak zwykle szalone spa. Masuj delikatnie, bo mamy nie wyprostujemy za chwilę. Tak na dole masuj, na dole Hania. O, tutaj miło. Troszkę przyciśnij. Pomogę ci, żeby nie było. Lada chwila będzie ulga dla mamy. Może nie za jeszcze mnóstwo. Trochę olejku. No powiedz. Lecz to dawaj. Jeszcze coś ci nie wychodzi z tym olejkiem. Dajesz. Nie wiem, mam ręce śliskie. Śliskie ręce? Gdzie ty o pościel wycierasz? No co ty? Ale nic z tego nie widać. No jak nie widać? Ja tam będę spał. Stawiamy na nogi Ewelinkę. Hania masuje. Krzysztof masuje. A mama szczęśliwa? Bardzo. Ledwo co ją tutaj. Na dole. Baryszka nie na dole tak bardziej. Hania. Pyk. Nie to.
Tak u nas przebiega dzisiaj wieczór. Tania! Tania sobie z mamy żartuje. Mamę plecki bolą, a ja próbuję ratować sytuację i masować mamę. Trzyma! Masuj, masuj! Uciekamy zaraz spać, do zobaczenia, do jutra, jak co. Jak się czuje moja ukochana? Myślę, że już dobrze to może stać się rozruszać. Cieszę się. No to wstań, a ja zrobię śniadanko. Kawka. Oczywiście będzie też i kawka. Dzisiejszy dzień otwierają zakupy w Biedrze. Bułeczki, płateczki i mleczko kupione. Szyneczka sopocka, no i ulubiony pasztecik Ewelinki. Wspólne poranne śniadanko z kontuzjowaną Ewelinką. Dzisiaj kuchnia Krzysztofa serwuje jajeczka, polędwiczka sopocka, pasztecik. Paróweczki my ulubione. I paróweczki. Dzisiaj już jest dobrze, więc nie ma... Cieszymy się wszyscy razem z tobą. Jest moc. Na miękko. Ale dobre. Rzadkie? Nie, dobre. Dzisiaj jak będziesz się dobrze czuła, zabiorę cię ze sobą po chemu. Wiesz, kolega gdzieś tam znalazł w szopie, gdzie rozebrali. Jest ten chem do odebrania. Także wrzuci się na półkę do sklepu. Albo u nas na szafę. Ale to niemiecki hełm? Tak, niemiecki, wzór M40. Tak wychodzi ze zdjęcia, które otrzymałem na Messengerze. Jak zwykle, gdy nagrywasz, to ja jem parówkę i bułkę. Za to nie poradzę, że ja to uwielbiam. Paróweczki. Mhm. Bułeczki, ogóreczek. Dobry zestaw. I moja smacznego. Ulubiona kawusia. Dziękuję nawzajem. Tania, pomachaj do kamery. Pozdrów wszystkich. Dziewczyny, gdzie jedziecie? Czy to ty też jedziesz? No jadę, nie widzisz? Rowerem jadę z wami. Dziewczyny pojechały na wieś do babci na kawę, odwiedzić rodzinkę, a ja mam wolny czas, żeby pojeździć troszkę rowerem, pobudować formę przed zawodami. No i oczywiście trochę dupę odchudzić. Przy okazji puściłem się na moje ulubione pole podpatrzeć, jak idą żniwa. A jak to widać, pełną parą. A w drodze powrotnej do domu odwiedziłem jeszcze romantyczne ruiny w Kamieńcu Suskim. Przepiękne ruiny w Kamieńcu Suskim można zwiedzać praktycznie codziennie przez okres wakacji. Brama jest otwarta, jest osoba, która tutaj wszystko nadzoruje. Jeżeli chcielibyście zobaczyć te piękne miejsce, przyjeżdżajcie do Kamieńca Suskiego. Zobaczcie, kulawa, schorowana, ale jak jest akcja starocie hełm, to pierwsza się pcha do samochodu. No już najważniejsze, że mogę chodzić. Pochwal się widzom, jak się czujesz. Już lepiej, z tym, że no jeszcze trochę mnie boli i trochę kuśtykam, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Cieszymy się wszyscy razem. Także wsiadamy, jedziemy po ten hełm, zobaczymy, co to jest. Jedziemy zobaczyć. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, ty go znasz. Otwórz oczy, patrz, la 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 la. Ku przygodzie z kabanoskami. Ewelince humor to pisuje, ładnie śpiewa. A ja zajadam kabanosy. Smacznego. Smacznego. Śpiewaj ze mną.
Ja nie mam głosu. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy go znasz? Otwórz oczy i wnętrz. Słodka dupka jak Hania. Czasami lubię. Dużo kalorii czy mało? Ty mi powiedz, ostatnio 3 takie upędzlowałeś. Nie udało się tego ukryć. Tutaj ukłon ku tobie, że pomimo twojej kontuzji tak się zaangażowałaś w tą całą akcję z hełmem. Widzę, że jesteś jeszcze przekrzywiona, nie sprawna. Zobacz. Sprawna to ja jestem zawsze. Wiesz, to działa na wyobraźnię. No weź. Gotowa? Co te ludzie sobie pomyślą? Ale nic nie widać. A, ty przebrałaś spodenki na spodnie. Panienka z okienka. Pomachaj widzą. To idziemy. Chwilowo hełm założę na głowę. Wystrasz najpierw te. Zastrój te? Tak. Boże, w imię Ojca i Syna i Święta Pierzyna. No, chciał mnie dzisiaj obejrzeć od kleszczy. Boże, jakie to poświęcenie jest dla mnie. Sobie nawet skarbie nie wyobrażasz. Chodź, chodź, chodź. Idę. Nadciągam. I'm coming. Zacznę od tego, że udało nam się w jakiś tam sposób społecznościowy, gdzie wiele osób się tam ogłasza, nabyć z naszych okolic taki hełm. Jest to hełm niemiecki. On przyda nam się do gablotki. Dogadaliśmy się z chłopakiem. Nawet to nas za wiele nie kosztowało, natomiast myślę, że ten hełm będzie bardzo atrakcyjny. Natomiast o tyle jest ciekawe miejsce, że znalazł to w starej stodole poniemieckiej, gdzie niby była przeszukana, natomiast szukał jakichś tam worków, czegoś tam do worków do pakowania, czegoś tam. No mniejsza z tym, jeszcze gdzieś się uchował hełm. Praktycznie też ma jeszcze kalkomanię oryginalną. Zobaczcie, jeszcze jest tutaj, ma ślady leżakowania, jest podzerwiały, czyli świadczy o tym, że faktycznie może być z tego miejsca. No a miejsce jest takie, wchodzę do środka. Ja mam iść za tobą. No a jak? Tylko mamy na gwoździe. Daj, podam ci rękę. Tylko uwaga, bo tu się wszystko sypie, zobacz, u góry. Patrz, kurwa, ta belka stropowa zaraz opadnie. Ja już skarbie tam dalej nie będę szła. Ja tylko pokażę widzom, jak to wygląda i też idę do ciebie, nie? Okay. No. Wszystkie prześwity tutaj widać, także tu jest typowa poniemiecka konstrukcja. Później było to zaadoptowane na jakąś tam oborę. Ciężko wejść do góry, nie wiem jak tam ktoś wchodził, nie wchodził. W każdym razie hełm pochodzi z tego miejsca. Tam dalej? To idziemy zobaczyć do tej części tam dalej. Ale nic mi się nie stanie, spokojnie. Nie, nie. Uważaj tylko na głowę, bo tu może polecić to. Ja tu stój. Tylko pokażę wam tak na szybkiego. Tu są stare drzwi, nieotwierane wiele lat. A tu pomieszczenia, przejścia do kolejnych pomieszczeń wyglądają w taki sposób. Masę butelek i innych rzeczy. Stare kraty. No i to jakieś inne pomieszczenia. Klimat jest tu niesamowity, aż ciarki po plecach przychodzą. Tam jakiś worek jest czymś wypełniony. Nie wiem, czy widzicie z daleka. Belki stropowe też się uginają. Tutaj jakaś szubienica. Zobaczcie, ja się przestraszyłem. Wisi sobie na tej szubienicy szyjka, ale od wódeczki. Wszystko tutaj jest naprawdę niebezpieczne. Może któregoś dnia przyjadę i wejdę na górę, to wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak, już wchodziłeś. No co, wejdziemy razem. Na pewno nie. No, tutaj o, koryta do spajania i skarmiania zwierzyny. Tu jakaś opona. A tu moja ukochana przestraszona.
najważniejsze, że... to jest trochę niebezpieczne, żeby... No jest niebezpieczne, natomiast ten hełm tutaj stąd jest, także co, no... My musimy się tu pokręcić, bo nas to w jakiś sposób fascynuje. Pokaż się z boku, bo światło mi tu świeci. Stój. Ten hełm, chciałbym powiedzieć, że ci pasuje, natomiast ten okres II wojny światowej i to, co jest związane z Niemcami, źle się kojarzy. Natomiast to są pamiątki historii, które w jakiś sposób pozyskujemy. Sztyk zdjęcie. Nie mam coś powiedzieć? Skomentuj to. Z komentarza. Chodźmy. No comment. No to jedziemy z powrotem do domu. Uważaj, jak schodzisz. Wskakuj, kochanie, na baranka, ja cię to stąd ściągnę. Bezpiecznie. Hełm masz na głowie. Co? Tylko mnie nie zwal. Ja cię nie zwal. Poczekaj. Idziemy, no. Nie, bo ja się patrzę na kamerę i na ciebie. Nie, możesz mnie tu już zostawić. Nie, idziemy. Nie, skarby, puść mnie. Czekaj, jeszcze jeden stopień, dobra. Au, moje plecy. Ojejku. Tak jak widzicie, też dobrze się bawimy w tym wszystkim. Musiałam się asekurować, żebyśmy nie zwali. No, hełm tę robotę zrobił, o tak powiem. Nigdzie się nie uderzyłaś, nie? Także... No co, my też będziemy kończyć pomału dzisiejszy odcinek. Być może tu wrócimy, nie wiem, nie mamy pomysłu, co jutro będziemy robić, bo jak widzicie, tych pomysłów właśnie u nas jest bardzo dużo. Dzisiaj jedziemy na poszukiwania, jutro na ryby, pojutrze gdzieś tam. Nie wiemy, dzisiaj czeka na nas Hania, także wracamy. Natomiast tak, najważniejsze w tym wszystkim, jak widzicie, jest to, że dopisuje nam humor i bardzo mocno się wspieramy. Ewelinka pomimo swojej choroby robiła przez ostatnie dni obiad. Nie patrzała, czy plecy ją bolą, czy nie. A co ja? Śniadanko. Ściemiałem. Śniadanko. A, śniadanko. A leki ci kupiłem. Leki kupił. Czekoladę. Tak, i nawet teraz odkurzył. A, no to też. Ale sam, czy ty mnie naganiałaś do tego odkurzania, co? Przypomnij sobie. No, nie powiemy tego. Natomiast chcieliśmy też serdecznie wam podziękować za to, że oglądacie nasze odcinki, że też w jakiś sposób wam się to podoba, że lajkujecie, że dodajecie subskrypcje i tak dalej. Nas to też motywuje, żebyśmy nagrywali więcej odcinków. Do zobaczenia również też w niedzielę. Do zobaczenia. Pa, pa.